zmiany w Fortnite to definitywnie coś, co lubi większość graczy. Czasami te zmiany są małe, a czasami duże, ale tak czy siak Epic zazwyczaj robi je tak, żeby ludziom jak najlepiej się grało. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, a w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie na temat nadchodzących zmian do Fortnite'a. Także koniecznie oglądacie ten film do końca. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. I wyzwanie na ten film to myślę, że tak 3000 łapek w górę. Oczywiście tak ogólnie, a nie właśnie w godzinę, ale w godzinę też możecie spróbować. Jeszcze tylko przypominam o moim kodziku w sklepie z przedmiotami, a najdokładniej Hexokod, i naprawdę dziękuję każdej osobie, która go wpisała, a teraz zapraszam was do oglądania. Gdy w Fortnite pojawiły się trzęsienia ziemi, które w przyszłości przyniosą nam ogromne zmiany. Na samym początku mamy to, że chociażby będziemy mieli na przykład jakieś pęknięcia na mapie i z tego co wiem już takowe są w grze. Ale co ciekawe, no to Epic poprzez właśnie te trzęsienia ziemi planuje wywalić kilka miejscówek z gry. I są to chociażby miejscówki, które teraz widzicie na ekranie, i z przecieków wiemy to, że właśnie te miejscówki poprzez właśnie trzęsienia ziemi po prostu będą nadzwyczajnie w świecie usuwane. Także troszeczkę słabo, ale tak czy siak trzeba się przyzwyczaić, że nie ma praktycznie miejscówki, która cały czas będzie w jednym miejscu i Epic jej po prostu nie usunie. Ale moi drodzy, właśnie mamy kolejną zmianę, jaką są właśnie nowe, że tak powiem, umiejętności dla NPC. A najdokładniej, jak wiecie, no to w rozdziale drugim zostały dodane naprawdę, ale to naprawdę fajne rzeczy, w tym chociażby zostali dodani bossowie. I ci bossowie tak naprawdę nic nie robili, a w obecnym rozdziale mają oni tak zwane umiejętności. Na przykład fundament potrafi rzucić w nas kamieniem, a na przykład pan, który jest na grocie, potrafi w nas zdaszować, czy też rzucić granatem. I ogólnie to zostały odkryte dwie umiejętności. Jedna z tych umiejętności to ma być coś, co będzie właśnie znacząco podobne do Wolverina, a drugie to coś, co nazywa się Spin Slash i nie wiadomo, o co tutaj chodzi, ale możemy się spodziewać, że będzie to coś związanego z zakręceniem. Tym bardziej no to w plikach gry ukrywa się boss, który nazywa się Thunder Miał i możliwe, że jest to jakaś nowa wersja Miałśniaka. Także jakby coś, no to na Miałśniaka zawsze też trzeba być nastawionym, że takowy może powrócić do Fortnite'a. Teraz przechodzimy do zmian, które bardziej mogą stać się w sezonie drugim, w rozdziale trzecim, ale tak czy siak możliwe, że któraś z tych zmian jeszcze pojawi się właśnie w obecnym sezonie, ale pierwszą z tych zmian jest właśnie nowy pojazd, a najdokładniej czołg. I tak, wiem, że to brzmi troszeczkę śmiesznie, ponieważ jak dodawali pojazdy, to gracze wtedy się śmiali, że ty, bo jeszcze zaraz dodadzą czołg do Fortnite'a. I okazuje się, że Epic rzeczywiście ma coś takiego w planach i możliwe, że rzeczywiście będzie to coś na wzór czołgu, albo nawet zwykły czołg. Możliwe, że też będzie to coś, co znajduje się teraz na mapie, czyli te takie wiertła, i będziemy mogli w takowych jeździć. Także tego właśnie też możecie się spodziewać. Kolejną opcją jest tak zwany taktyczny sprint. Taktyczny sprint jest niczym innym niż zbieganiem z górki. A najdokładniej efekty podczas zbiegania z górki, typu jakiś na przykład właśnie shake podczas zbiegania, że nasz ekran będzie się trząsł, czy coś takiego. Będzie to takie, wiadomo, mała zmiana, ale tak czy siak, no myślę, że to na pewno troszeczkę polepszy grę, ze względu na to, że Epic chce właśnie też, że tak powiem, polepszyć takie mniejsze szczegóły, jak na przykład chociażby zbieganie z górki. Następnie mamy taktyczny overshield, czyli coś, co w sumie jest taką nadtarczą i nie wiadomo dokładnie, o co tutaj chodzi, ze względu na to, że jest kilka opcji. Jedna z tych opcji jest taka, że będzie to coś więcej niż tarcza, czyli na przykład będziemy mogli mieć Keva i jeszcze będziemy mogli mieć jakiegoś overshielda, czyli dodatkową osłonę, albo będzie to po prostu jakiś item, który będzie nam dawał rzeczywiście jednorazowego armora. Ogólnie no to, moi drodzy, w grze League of Legends znajduje się przedmiot, który daje nam rzeczywiście takie coś, że jeżeli to zbijemy, to wtedy na przykład nie otrzymujemy obrażeń i później ten przedmiot się odradza, ale oczywiście w Fortnite mogłoby to działać na podobnej zasadzie, czyli że mamy na przykład jakąś taką overshielda i jeżeli ktoś go nam zbije, to wtedy nie otrzymujemy obrażeń, ale ten po prostu znika. Także wydaje mi się, że to mogłoby być naprawdę całkiem ciekawe. Następnie mamy coś, co nazywa się Clamber i ma to być coś związanego ze wspinaniem się, bardziej z parkurem. Możliwe, że jest to jakaś właśnie mityczna broń i rzeczywiście takowa może zostać dodana na przykład w następnym sezonie. Tym bardziej, jak już jesteśmy przy mitycznych broniach, no to ma również zostać dodany właśnie Thermal AR, czyli broń, która kiedyś była dostępna w Fortnite, tylko że ma ona powrócić w właśnie mitycznym wykonaniu. Ogólnie no to tak szczerze nawet nie zauważyłem, kiedy ta broń zniknęła, ale tak czy siak wydaje mi się, że jej powrót będzie naprawdę całkiem ciekawy. I teraz przejdźmy sobie do chyba najlepszej rzeczy, jaka ma zostać dodana, a najdokładniej modowanie pojazdów. I tak, chodzi tutaj bardziej o na przykład dawanie armora dla pojazdów, ale co najważniejsze to na przykład postawienie sobie jakiejś wieżyczki, z której będziemy mogli strzelać na pojeździe. Wydaje mi się, że opcja ta jest naprawdę całkiem ciekawa i możliwe, że tak naprawdę ten vehicle mods, ponieważ tak to jest zwane, będzie miał tak naprawdę rozszerzone opcje, a najdokładniej na przykład przemalowanie
modyfikowanie pojazdu, dodanie czegoś do pojazdu, dodanie jakiegoś silnika do pojazdu. Ogólnie no to właśnie z pojazdami jest naprawdę wiele ciekawych rzeczy, które Epic Games mogłoby właśnie zrobić. I wydaje mi się, że jest to jakaś idealna opcja, żeby właśnie coś takiego wprowadzić. Także to były zmiany, które najprawdopodobniej pojawią się w następnym sezonie. Ewentualnie jeszcze któraś z tych zmian, jak już mówiłem, jeszcze może zostać w tym sezonie dodana. Ale teraz przejdźmy sobie do zmian, które jeszcze mogą się pojawić po następnym update'cie. Także pierwszą taką zmianą jest oczywiście nowa broń na polu bitwy, zwana również jako rewolwer. I ta broń kiedyś była już dostępna i niestety, ale nie powróciła, pomimo tego, że miała ona już powrócić kilka patchy temu. Niestety nie wiadomo z jakiego powodu to się stało, ale Epic po prostu jej nie przywróciło, co jest naprawdę, ale to naprawdę słabe. I tak naprawdę nie wiemy, czego możemy się spodziewać po następnej aktualizacji. Na pewno będziemy mieli jakieś właśnie zmiany w balansie gry, zmiany jakichś błędów i będziemy mieli po prostu kilka jakichś tam pobocznych update'ów. Mają również powrócić łuki, o czym już nawet mówiłem wam w ostatnich filmach, i mają powrócić praktycznie wszystkie te łuki, także wydaje mi się, że naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna informacja. I co do jeszcze jakichś zmian, to już tak naprawdę więcej informacji nie ma. Co na przykład mogłoby się stać na mapie, tego również nie wiemy, ale z takich teorii to mogę wam powiedzieć tyle, że właśnie na miejscówce gdzie znajduje się właśnie ten Spider-Man i ogólnie jest to taka miejscówka Spider-Mana, tam może pojawić się wielki robot, ze względu na to, że kiedyś w wulkanie też mieliśmy wielkiego robota i gracze właśnie zrobili taką teorię, że w tym wulkanie może być wielki robot, który będzie walczył z potworem, o którym też niejednokrotnie mówiłem. I to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o właśnie zmiany, które mają się pojawić właśnie w przyszłości Fortnite'a. Mamy również poznać przy okazji lokacje. Na pewno też taką kluczową zmianą w fabule Fortnite'a będzie to, że w przyszłości na pewno poznamy jeszcze całą siódemkę, ponieważ póki co nie znamy jeszcze sióstr oraz tak zwanego Origina, także myślę, że tego też dowiemy się w przyszłości i to w sumie nie będzie jakaś znacząca zmiana, ponieważ zapewne zostaną wprowadzone ich skiny, no i coś tam w fabule również z nimi będzie. O fabule Fortnite'a możliwe, że też niedługo pojawi się materiał, no i w sumie to tak naprawdę byłoby na tyle. Chyba przedstawiłem wam wszystkie nadchodzące zmiany odnośnie właśnie Fortnite'a. Oczywiście zapewne są jeszcze jakieś zmiany ukryte w na przykład no, plikach gry, zaszyfrowane. Także o tych zmianach akurat nikt nie wie. Ogólnie to też taka informacja dla was, że Epic Games już testuje właśnie sezon drugi. Więc teraz będziemy mieli coraz więcej przecieków na temat sezonu drugiego, bo wiadomo, że zawsze pojawi się jakaś wpadka, która tak naprawdę właśnie może wyciec i będzie ona powiązana właśnie z sezonem drugim. Tym bardziej zmiana, która naprawdę fajnie była, jakby się pojawiła, oczywiście nie jest ona potwierdzona w żadnym stopniu, to są właśnie chińskie style dla przedmiotów, które są normalnie w Fortnite'cie. Także chiński Fortnite niestety został usunięty i nie możemy w niego grać. Ale chińskie style to było definitywnie coś fajnego. Na przykład tutaj macie skina i ten skin właśnie jest według mnie naprawdę fenomenalny i jest on tylko dostępny dla graczy Chin. W sumie to był, niestety. No i moi drodzy, wydaje mi się, że Epic po prostu powinno właśnie wprowadzić te skiny z chińskiej wersji Fortnite'a do zwykłej wersji, jako na przykład jakiś darmowy styl. Więc mam nadzieję, że w następnej właśnie aktualizacji albo w następnym sezonie coś takiego zostanie dodane. Jeżeli obejrzałeś ten film do końca, to w komentarzu napisz zmiany, a ja przypnę ci serduszko. I mam nadzieję, że takie właśnie filmy wam się podobają.